marca w Kościele Ewangelickim obchodzony jest jako Światowy Dzień Modlitwy. Na ten dzień przewidziane są hasła biblijne, które czytam z Księgi Przypowieści Salomona z 18 rozdziału i z listu apostoła Pawła do Filipian z rozdziału 4. Imię Pana jest mocną wieżą. Chroni się do niej sprawiedliwy i jest bezpieczny. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. To hasło mówi nam o tym, kim jest dla nas Bóg oraz gdzie możemy szukać schronienia, szczególnie teraz, w tych niepewnych czasach, a także wtedy, gdy różne prawa wolności, inne prawa mniejszości często są łamane. Słowo Boże pokazuje nam, że tym, który nas chroni, jest Bóg, jest mocną wieżą. Jak na innym miejscu powiedziane, jest warownym grodem, jest nasz Bóg. Dlatego uciekamy się z wszystkimi naszymi troskami do Niego. Nie jako ci, którzy szukają schronienia w oblężonej twierdzy, ale jako ci, którzy mają bezpieczne schronienie. Tego szukamy, tego potrzebujemy. Nie tylko my sami, dla nas w trudnym czasie, ale także ci, którzy do nas nie należą. Chrześcijanie i niechrześcijanie, chrześcijanie innych wyznań, ludzie innych ras, kolorów skóry, narodowości. Dlatego dziś w tym Światowym Dniu Modlitwy modlimy się o los tych, którzy żyją w innym kraju, w innych stronach. W tym roku podczas obchodów Światowego Dnia Modlitwy przygotowywanego przez kobiety w różnych parafiach, w różnych kościołach na całym świecie modlimy się za kobiety, domy i wszystkich mieszkańców Vanuatu, archipelagu wysp na wschód od Australii. Tam w egzotycznym miejscu, gdzie każdy chętnie spędzałby wakacje, ludzie borykają się z bezrobociem, niedożywieniem, mają problemy z edukacją. Wszędzie potrzebujemy pomocy z góry. Potrzebujemy bezpiecznego schronienia. W tym roku zapraszamy was do uczestniczenia w obchodach Światowego Dnia Modlitwy także z naszej diecezji mazurskiej z Mrągowa. Oglądajcie nas na kanale YouTube, jak również na Facebook. Słowo Boże wzywa nas, byśmy szukali opieki u tego, który jest mocną wieżą, bo do niej chroni się sprawiedliwy i tam jest bezpieczny. A apostoł dodaje, nie troszczcie się o nic. Modlitwa z Vanuatu. O Jezu, bądź moją łodzią, która unosi mnie na wodzie w morzu życia. Bądź wiosłem, które pomaga mi trzymać kurs. Bądź mocną konstrukcją, która mnie utrzymuje w burzliwych czasach pokus. Niech Twój Duch będzie moim żaglem i codziennie mnie niesie. Spraw, abym był silny i abym mógł pewnie wiosłować w podróży przez życie. Amen.